O, widzę, że odnalazłeś pierwszą część Ręki Bogów. A więc nie myliłem się co do ciebie. I co teraz? Nie wiem dokładnie, gdzie znajdują się pozostałe dwie części, ale wiem, że otrzymały je ludy elfów i krasnoludów. Właściwie to planowałem wysłać cię do elfów. Rozmawiałem już ze strażnikami, ale ich kapitan udał się w podróż, zostawiając rozkaz, żeby nikogo nie wpuszczać do jaskiń. I co teraz zrobimy? No cóż, skoro nie możesz udać się na ziemię elfów, idź do krasnoludów. Po wyjściu z wioski skieruj się na wschód. Król krasnoludów powinien mieć części Ręki Bogów. Była przekazywana od pokoleń wszystkim krasnoludzkim władcom. Obawiam się jednak, że może ci jej nie oddać tak po prostu. To co mam zrobić, żeby mi go oddał? Niestety, będziesz musiał coś wymyśleć. Wróć do Turintu, kiedy zdobędziesz drugą część. Ja w tym czasie postaram się dowiedzieć, co się stało z częścią przechowywaną przez elfy. Powodzenia. Dziękuję. Kiedy to się zaczęło, wysłałem posłańca do krasnoludów. Powinien był wrócić już dawno temu. To niezbyt dobry znak. Pewnie nie uda mi się przekonać cię, żebyś zawrócił, więc może go poszukasz. Chłopak niesie ze sobą ważną wiadomość do Goro, króla krasnoludów. Zobaczę, czy go znajdę. Kiedyś te wyżyny były spokojnym i cichym miejscem. Jasne, tu i ówdzie pojawiały się bestie, ale teraz wszędzie wałęsają się orki. Wieśniacy podobno widzieli też trolle. Jedyną osobą, która nie chce się stąd ruszyć, jest ta stara wiedźma. Jest tak samo uparta jak Bodowin. Dziękuję za wieści. Ja mam ważną wiadomość dla krasnoludów. Proszę, dopilnuj, żeby do nich dotarła. Weź ten list i spróbuj dostać się do krasnoludzkiej fortecy. Oby ci się udało.
Ja mam ważne... Słyszałeś? Czy to nie był amulet? Może wreszcie plus 2 do inteligencji. I jak? Znalazłeś posłańca? Tak. Niestety nie żyje. To straszne wieści. Teraz krasnoludy nigdy nie dostaną naszej wiadomości. Spokojnie, ja ją dostarczę. Oh.
Ci orkowie są dużo bardziej groźni niż gobliny z równin. Mądrzejszej przyjaciółki. Twój plecak nie jest bez dna. Narzekał, że cię nie ostrzegałam. Więcej już nie udźwigniesz. Nie mam na to miejsca. Mogę coś dla ciebie? Pokaż swoje towary. Czego ode mnie chcesz? Powinnaś się schronić w wiosce.
Czemu? Z powodu kilku orków na krzyż? Ha! I tak nie odważą się tu podejść. Ale grozi ci niebezpieczeństwo. Mnie? Nie, to tobie grozi niebezpieczeństwo. Jak to? Ostrzegasz mnie przed orkami, a sam chcesz się przedrzeć przez ich szeregi. Ha! Poradzę sobie z orkami. To nie orków powinieneś się bać. Przed tobą dużo większe niebezpieczeństwa. Mogłabym jednak pomóc ci przygotować się na nie. Wtedy miałbyś jakieś szanse. A jak mogłabyś mi pomóc? Mogłabym uważyć potężny, magiczny napój, ale jeden ze składników musisz mi przynieść osobiście. Potrzebuję przynajmniej 5 muchomorów. Jakbyś znalazł 6 albo 7, byłoby jeszcze lepiej. No dobrze, to nie powinno być trudne. Dobrze, więc wróć do mnie, gdy znajdziesz te grzybki. Bywaj!
miejsce. Znajdą się jakieś dla mnie? Mogą być z futerkiem. Naprawdę to też potrzebujesz? Nie mogę. Znalazłeś te muchomory? Tak, proszę bardzo. Dobrze, masz tu swoją nagrodę, a teraz do dna, synku. Obrzydliwe. To nie miało smakować, tylko działać. Oby działało. Czego chcesz? Posłuchać twego uroczego głosiku. Thank you.
to też potrzebujesz? Mogę coś dla ciebie... Pokaż swoje towary.
Thank you.
Naprawdę to też potrzebujesz? Brakuje mi miejsca w plecaku. Mała rada od mądrzejszej przyjaciółki. Twój plecak nie jest bez dna. Mogę coś dla ciebie zrobić? Pokaż swoje towary.
Cicho! Miło choć raz zobaczyć jakąś gębę w innym kolorze niż zielony. Skąd się tu wziąłeś? Wszędzie szwędają się orki. Cóż, tam na dole nie było tak źle. Zawsze tylko dwóch, trzech naraz. Jednak tutaj nie będzie tak łatwo. Jest ich chyba 100, albo nawet więcej. 2, 3 orki to dla ciebie nie problem? Cóż, nie wszyscy są tu takimi słabe uszami jak ty, chłopcze. Może razem damy im radę. Bo ja wiem, pewnie dałbym radę 6 z nich wziąć na siebie. A ty? Byłbyś tak miły i zadbał o plecy starego krasnoluda? Masz zamiar zostawić mi tylko połowę? Ha! Będziesz miał szczęście, jak dobiegniesz, żeby dobić ostatniego, którego zostawię przy życiu. No to ruszajmy. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Nieźle walczysz jak na swój niesłuszny wzrost. Dobra, to by było na tyle. Ćwicz dalej, a może pewnego dnia zrobimy z ciebie porządnego krasnoluda. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Pójdę teraz do twierdzy krasnoludów. Może jeszcze się spotkamy. Na razie. Powietrze w tej okolicy jest naprawdę cudne, co nie? Powiedz lepiej, jacy właściwie są ci krasnoludowie? Podupłowaci. A czemu pytasz? Oj, przestań. Chodziło mi o ich charakter. Są chciwymi i wyrachowanymi kreaturami. Za ludźmi też niezbyt przepadają. Ty i te twoje uprzedzenia. Założę się, że są całkiem normalni. Thank you.
rada od mądrzejszej przyjaciółki. Twój plecak nie jest bez dna. Nie mogę. Mogę coś dla... Pokaż swoje towary.
Zimno. Skrzydełka można sobie odmrozić. Nie marudź. Trzeba było się ubrać jak człowiek. I co? W futrze miałabym latać?
Mogę coś dla ciebie zrobić? Pokaż swoje towary. Panoszą się trzy olbrzymy. Larek, Tarek i Jarek. Za ich głowy wyznaczono nagrodę. Jeśli zabijesz wszystkich trzech, otrzymasz 1000 sztuk złota. Brzmi nieźle. Thank you.
Może wreszcie +2 do inteligencji. Ładne rękawice. Znajdą się jakieś dla mnie? Mogą być z futerkiem. Mogę coś dla ciebie? Pokaż swoje towary. Thank you.
szukasz rady? Pokaż swoje towary. Thank you.
Znajdą się jakieś dla mnie? Mogą być z futerkiem. Thank you.
Podobno to ty zgładziłeś trzech braci. Masz tu nagrodę. 1000 sztuk złota. Nie było łatwo. Dziękuję. Czemu tak na mnie patrzysz? Że jak? Przepraszam. Mam wrażenie, że patrzysz na mnie z góry. W sumie to nie da się inaczej. Co za tupet! Długo tu nie pożyjesz, chłopcze! Ej, chłopcze! Tak, słucham. Strasznie dawno nie widzieliśmy tu śmiertelników. Na pewno jeszcze zanim ci przeklęci orkowie zamknęli przejście. Mam nadzieję, że nie przybywasz, żeby kupić rudę. Jeśli tak, to będziesz musiał się dogadać z orkami. Rozumiesz, żarcik? Taki żart sytuacyjny. Rozumiem. O, witaj ponownie, chłopcze. Jak leci? O, witaj, mały przyjacielu. Co mogę dla ciebie zrobić? Pokaż, co masz na sprzedaż. Śmiertelnik? Najpierw orki, a teraz to. Czego tu chcesz? Zresztą, może byś się przedstawił. Nazywam się Targon. Targon? Znałem Targona Wysokiego. Walczyłem niegdyś u jego boku. Któż śmiał nazwać po tym legendarnym bohaterze swego syna? Dostałem to imię od członków zakonu Świętego Płomienia. No tak. Zakon miał akurat prawo to uczynić. Jednak wcale tego nie pochwalam. Nie wierzę, żeby ktokolwiek był godzien nosić to imię. A więc, czego chcesz? Szukam ręki bogów. Tej ręki bogów? Wiesz w ogóle, o co mnie pytasz? Nawet cię nie znam, a ty przychodzisz tu i prosisz mnie o wskazówki, jak zdobyć największy skarb mego ludu? Lepiej się wytłumacz. Portal demonów znów stoi otworem. Ręka bogów to nasza jedyna nadzieja. Portal. Przyznam, że moi pobratymcy częściowo są za to odpowiedzialni. No nic. Nawet gdybym mógł, nie dałbym ci ręki bogów. Jest zbyt cenna. Poza tym jest za potężna, aby zwykły człowiek mógł jej użyć. Co masz na myśli, mówiąc nawet gdybym mógł? Zostaliśmy wygnani z naszej dawnej ojczyzny przez orki. Kiedyś w ogóle się ich nie baliśmy. Teraz jednak pojawiły się nagle w wielkiej liczbie i w towarzystwie smoka. Co gorsza, zdradziła nas niewielka grupa krasnoludów. Niewiarygodne, prawda? Krasnoludy zdradziły swój lud. Czy to znaczy, że jeśli pokonamy orki, odzyskamy rękę bogów? Niestety nie. Gdy uciekaliśmy, chciałem zabrać ją z komnaty skarbca. Niestety, została ona już splądrowana, jeszcze zanim nadeszły orki. Zapewne uczynili to ci zdrajcy. Gdzie ich znajdę? Gdzieś na północy rozbili obóz. Ach, gdybym tylko mógł wysłać tam moją armię, pożałowaliby swej zdrady. A tylko kto wówczas zostałby do obrony naszej fortecy? Zatem ja zajmę się zdrajcami. Gdyby ci się udało, pozwoliłbym ci zatrzymać część artefaktu. Tylko jak zamierzasz to zrobić w pojedynkę? No chyba nie jesteś półbogiem. Czy ja się stałam niewidzialna, czy co? Świetlisty elf.
Dawnom żadnego z was nie widział. A gdy widziałem ostatnio, był tak samo bezczelny. Że niby kto jest bezczelny, kurduplu? Dość tego. Musimy znaleźć zdrajców. Znalazłeś zdrajców? Nie, nadal ich szukam. Witaj. W czym mogę ci pomóc? Co cię sprowadza na ziemię krasnoludów? Dobre pytanie. Właściwie to chciałem kupić trochę surowców, ale chwilowo dzieją się tu nieco ważniejsze rzeczy. Mogę ci w czymś pomóc? Nie, nic. Tak tylko wpadłem się przywitać. Z orkami to byśmy sobie poradzili. Ale teraz jest z nimi ten smok. Jesteśmy uziemieni na dobre. Przynajmniej ten smok nie może się tu przedostać. Tak czy owak, sytuacja jest dosyć patowa. Więc co? Postanowiłeś szukać rady na dnie butelki? Zobacz, co mam do sprzedania. Chętnie. Czego? Nic, nic. Ja tylko zwiedzam okolice. Czego? Mam dla ciebie list. Zobaczmy. Turind prosi o pomoc w walce z demonami i nieumarłymi. Chciałbym móc pomóc, ale nie jestem w stanie wysłać żadnych posiłków. Ależ bez waszej pomocy Turind czeka zagłada. Słuchaj, chłopcze, mam propozycję. Jeśli pomożesz mi załatwić problem z orkami, wyślę garść wojowników do Turintu. Zgoda? Zgoda.